ceny rynkowe wszyscy w Europie handlują, Rosjanie, co to wyszło ostatnio, bo jak doszło do konfliktu pomiędzy Turcją, Erdoganem a Putinem, to najpierw Putin na konferencji prasowej ogłosił, proszę bardzo, mamy zdjęcia, jak Turcy handlują ropą z państwem islamskim. To prawda, oczywiście. Sam widziałem cysterny, które wjeżdżały przez granicę turecką południową z państwa islamskiego, ale Turcy się odwinęli i mówią, a Rosjanie też handlują. Co więcej, Rosjanie remontują instalacje naftowe bombardowane przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Czy kto zyskuje na tym jeszcze? Zyskują Stany Zjednoczone oczywiście, dlatego że osłabiają tym kryzysem Europę, uniemożliwiają powstanie Stanów Zjednoczonych Europy jako pewnego bytu gospodarczego, który mógłby konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i de facto wystawiają Europę na swoją łaskę. Europa musi jeść zęki Ameryce, żeby się w ogóle uratować, bo inaczej się rozpada. Więc pomysły hegemonii Niemiec, IV Rzeszy i tak dalej, to można sobie powoli odkładać ad acta, bo rzeczywistość jest taka, że Stany Zjednoczone wracają do Europy przez ten kryzys. Nie wysyłają do wojska, bo Stany Zjednoczone mają zupełnie inny konflikt, inne interesy. Europa jest trzecim frontem w ogóle, jeżeli chodzi o politykę światową. Świat się przesunął w zupełnie innym kierunku. Więc kto zyskuje? No zyskują wszyscy ci, którzy napijają sobie kapsy na tej wojnie. A od 2003 roku zyskuje amerykański kompleks zbrojeniowy. Inwazja na Irak to przecież woda na moje lobby naftowego i militarnego. Ale weźcie pod uwagę Państwo jeszcze korzenie. Od 2003 roku do dziś minęło 12-13 lat. 12 lat. Więc wyrosło pokolenie ludzi, którzy są na wojnie. Pokolenie ludzi wojny, zdemoralizowanych. No tak jakby Polaków z 1945 roku przestawić do dzisiejszej rzeczywistości. Mielibyśmy ciężkie problemy. Takie problemy są z nimi, bo to jest zupełnie nowa kategoria ludzi. Ludzie wojny. Pani i pan, pamiętam kolejny, bardzo proszę. Ja tutaj chciałabym jeszcze koledze coś powiedzieć, ale najpierw zadam pytanie do pana redaktora. Mam takie pytanie, czy uważa pan, pytam się o prywatne zdanie, czy to, co się teraz dzieje w Europie, jest szansą dla rechrystianizacji Europy, czy zagrożeniem, może ktoś uzna to inaczej, czy też dla kogoś może być to szansa dla postępującej laicyzacji? Chodzi mi głównie o państwa takie jak Francja, Szwecja, Dania, Norwegia. Czy to, co się teraz dzieje dla młodego pokolenia, będzie szansą na jakieś przebudzenie? Bo wydaje mi się, że europejska prawica popełnia pewne błędy. Cały czas straszy i swoją politykę opiera na obawach, na zagrożeniach i na lękach, zamiast budować to, co powinno być naszą pierwotną siłą, i czyli te wszystkie wartości chrześcijańskie, które powodowały, że mnie się wydaje, że wcześniejsze pokolenia umiałoby się bronić przed tym wszystkim, bo tą siłę czerpałoby gdzieś tam z środka. A tutaj, jeśli chodzi o politykę Watykanu, czy nawet dokładnie Stolicy Apostolskiej, wydaje mi się, że ważne jest podkreślenie tego roku, który teraz mamy, roku miłosierdzia. I chciałabym, żeby nie było to interpretowane dosyć naiwnie, że miłosierdzie ma polegać tylko i wyłącznie na, czy działanie Kościoła na jakiejś charytatywnej pomocy, ale to miłosierdzie też może być jakąś szansą dla Europy i czasami przychodzi właśnie przez wielkie kryzysy. Więc jeżeli chodzi o rechrystianizację, jeżdżąc po Europie, w takich miejscach właśnie jak Dania, czy Belgia, czy nawet Wielka Brytania, nie widzę renesansu religii. Nie widzę renesansu religijności. Widzę puste kościoły, piękne. Kościoły z czasów, w których w Polsce jeszcze szumiała nieprzebyta burza. Te wszystkie kościoły dziś traktowane są jako zabytki architektury, ale już nie są traktowane jako obiekty sakralne. Co może obronić Europę? No, nie obroni Europy, bo
pokolenie 68 roku i neomarksizm. Bo neomarksizm doprowadził Europę do tego stanu, w jakim ona się w tej chwili znajduje. Bez wykrzesania nowych idei, idei, dla których warto się jednoczyć i walczyć, Europa jest skazana na los Cesarstwa Rzymskiego. Czyli zniknięcie formacji, która traci siły witalne. To w historii się zdarzało i wobec Europy się zdarzy, nie będzie to koniec świata. Po prostu Europa zniknie, bo nie będzie już nikomu potrzebna jako formacja. I jeżeli w Europie nie ożyją soki ideologiczne, ważniejsze niż tylko doraźna polityka, technologia uprawiania polityki, PR, kwestie społeczne, to Europa musi zniknąć, bo będzie szkodliwym artefaktem w rozwoju świata. Po prostu Europę czeka los Cesarstwa Bizantyjskiego. Tylko w jakimś szybszym oczywiście momencie, bo na Konstantynopol był oblegany przez 4 stulecia. A Europa zniknie w ciągu 50-60 lat. Europa taka, jaką znamy oczywiście. Pozostaną kraje, ale w których będzie, tak jak pisze Welbeck, coraz mocniejsze prawo szariatu. Dlaczego islam dziś dyktuje warunki? Nie dlatego, że jest taki silny. Islam dyktuje warunki, bo Europa jest taka słaba. Bo w próżnię wlewa się po prostu to, co ma napęd ideologiczny. Islam ma napęd idei. Europa straciła ten napęd. Tu oczywiście może megalomańsko i trochę mesjanistycznie mówić, jest jeszcze Polska. Polska może odnowić Europę. No fajnie by to było, tylko czy to jest realne, no to trzeba się zastanowić. Bez ożywienia korzeni Europy, które obroniły Europę przed zalewem islamu, czyli mówiąc krótko, bez chrześcijaństwa Europa nie przetrwa. Europa została zbudowana na korzeniach chrześcijańskich. I nie ma co tutaj tego, o tego uciekać, o takiej odpowiedzi. Nowa idea, która zjednoczy ludzi i powie im, że nie tylko to, co kupują i sprzedają, jest ważne, ale także to, jak żyją. Obrona naszego świata, czymkolwiek by on nie był. Czy nasz świat może być również w Toronto, może być w Nowym Jorku, wszędzie, tak? Gdzie ludzie będą chcieli się jednoczyć i walczyć. Tylko taką widzę drogę. Albo na Wrocławie, albo na... Pan tutaj z samego końca był za panem, z wąsami. Staram się być sprawiedliwy i pamiętam. Można, tak? Europa nie zniknie, tu się nie obawiać. Amerykanie. Jeżeli chodzi o papieża, musieli bardzo uważać na słowa ze względu właśnie na sprawy, o których rozmawiamy cały czas. Jeżeli będzie eskalacja jego słów, dojdzie do wojny. Dziękuję. No to ja się zgadzam. No ja bym chciał, żeby Europa nie zniknęła, bo tu jest całkiem wygodnie i się przyjemnie żyje. Tylko że nam się żyje za przyjemnie, a tam się żyje za niedobrze. I ta nierównowaga w fizyce polityki będzie skutkowała tym, czym skutkowała zawsze w dziejach. Dobrze pamiętam z historii. W drugiej połowie XIX wieku mieliśmy asymilację Żydów w Europie. Później mieliśmy Belle Époque, następnie wojny i kryzys. No i Holokaust potem był. Druga wojna, przed drugą wojną jeszcze nazizm i Holokaust. W latach 70. mieliśmy, na przykład 60. mieliśmy upadek kolonializmu. To się zbiegło z przyjazdem Turków do Niemiec. Jednocześnie Arabowie i inni imigranci do Europy przybywali wskutek tego upadku kolonii. Później mieliśmy lata 90. W latach 90. traktat z Maastricht, potem okres prosperity, wojna z islamem i teraz mamy taki kryzys.
I chciałbym zadać takie pytanie, czy nie uważa pan, że to się może skończyć podobnie jak w czasach nazizmu? Bo ja osobiście widzę tutaj podobieństwa tych sytuacji. No i chciałem zapytać, czy po prostu pan też widzi tutaj takie podobieństwa? No oczywiście nie chciałbym być profetyczny, bo to zwykle nie wychodzi, ale jeżeli Niemcy zostaną zmuszeni do reakcji, a mają milion nowych uchodźców i zaczną maszerować, jak zawsze dzieje, no to zwykle to skutkowało jednym. Ja boję się tego, że Niemcy zostaną zmuszeni do reakcji, które zareagują gwałtownie i będą palić obozy dla uchodźców, a to rozpocznie wydarzenia o dużo większej skali. Czy tresura 60-letnia, jaką przeszli Niemcy pod batutą amerykańską, ich od tego odwiedzie? No, nie wiem. Na razie Pegida jest najsilniejsza na terenach NRD. To jest też symptomatyczne, że tam się pojawiają najbardziej takie, mówiąc nie, krótko, nietolerancyjne wystąpienia. Północne Niemcy są bardzo otwarte jeszcze, do niedawna witali uchodźców kwiatami. Południowe Bawaria już też się burzą. Przyjęcie kanclerz Merkel ostatnio na kongresie CDU było bardzo zimne. Widać, że we własnej partii zaczyna być niepopularne. To pokazuje, że Niemcy chyba będą mieli pewien problem z tą sytuacją, problem społeczny. Czy jak to może inaczej zaskutkować? No inaczej to może zaskutkować tylko w taki sposób, że Niemcy stracą miasto. Bo islam przede wszystkim opanowuje miasto. Prowincja Europy jest wolna od wpływów szariatu, natomiast miasta coraz bardziej są odbijane przez diaspory muzułmańskie. Czy Niemcy, społeczeństwo mieszczańskie, pogodzi się z utratą miast? Sądzę, że nie. I tu rzeczywiście może zdarzyć się coś gwałtownego. No ale w tym szaleństwie, no, nie wiem, czy neomarksizm ma siłę, by przeciwdziałać takim procesom. Znaczy, może niekoniecznie neomarksizm, bo mamy w Europie, przynajmniej ja tak zauważam, od kilku lat powrót nacjonalizmu, konserwatyzmu, jednak te ruchy się przebijają powoli. W Polsce jednak wygrywa wybory partia nastawiona konserwatywnie. We Francji ruch narodowy zdobywa jednak coraz większe poparcie. No i zastanawiam się, czy to nie pójdzie po prostu dalej i ta masa gdzieś tam okołonarodowa po prostu nie nastąpi przełamanie masy krytycznej i to po prostu nie wybuchnie w całej Europie. Czy nakładają się na to dwa procesy. Jeden proces to jest tak naturalny odruch samoobrony społeczeństw zachodniej Europy przed imigrantami, tymi, którzy chcą burzyć pewien styl życia. I drugi proces, na który nie możemy zamykać oczu, to polityka Moskwy. Polityka Władimira Putina, który, co by mi powiedzieć, ma słabą gospodarkę, ma społeczeństwo, które się atomizuje i rozbija, ale służby specjalne to mają jedne z najlepszych na świecie. I widzę dużo wpływów rosyjskich w prawicowych ruchach na zachodzie Europy. Zwykle te ruchy mówią dwie rzeczy w jednym zdaniu. Chcemy bronić chrześcijaństwa, i najmocniejszym obrońcą chrześcijaństwa jest Władimir Putin. To dla mnie brzmi niebezpiecznie. Dla mnie jako Polaka, ponieważ mam doświadczenia historyczne i społeczne takie, jakie społeczeństwa zachodniej Europy nie mają. Dla Francuzów prorosyjskość jest właściwie naturalna. Dla nas prorosyjskość wiąże się jednak ze zdradą interesu narodowego. I dlatego z dużym dystansem patrzę na to, co robi Farage, a tym bardziej pani Le Pen, na jej deklaracje proputinowskie, a mam też duży dystans do niektórych działań Viktora Orbana. Także mam pewien problem. Chciałbym się przyklasnąć konserwatyzmowi tych ruchów, a jednocześnie krzyknąć, uważajcie, bo przecież z Putinem to jest zabawa z mężem. Nie wiadomo, kiedy ukończy. Tak? Najpierw hipnotyzuje, a potem pożera. Więc to jest problem. A czy w Polsce wygrała partia konserwatywna,
moim zdaniem wygrała partia socjalna. Przede wszystkim socjalna. Konserwatywna też. Z dużą przyjemnością słucham opinii ludzi o nastawieniu lewicowym, którzy bardzo krytykowali PiS przed dojściem do władzy, a dziś coraz częściej stają po stronie PiS-u i mówią, popieramy PiS. Bo program PiS-u jest programem wyrównywania szans, programem prospołecznym, prosocjalnym, w kraju ubogim, w kraju bez kapitału, to musi się tak odbywać. To jest pewien paradoks partii Jarosława Kaczyńskiego, więc owszem, konserwatyzm obyczajowy, konserwatyzm historyczny, konserwatyzm patriotyczny, to wszystko ma miejsce w tej partii, ale jednocześnie w sferze programu gospodarczego jest to partia socjalna. Super paradoks, polski paradoks, bo nie potrafię porównać PiS-u do jakiejś innej partii europejskiej. Tak jak powiedziałeś, wszyscy zyskują. Stany Zjednoczone, Michalkiewicz mówił jeszcze, Izrael, Rosja, Turcja, wszyscy po kolei, tylko nie państwa czy narody Europy. I jakie jest szaleństwo wśród tych przywódców demokratycznych, że oni tak to promą, żeby jak najwięcej przyjąć tych imigrantów? O co chodzi, o głupotę, zdradę? Nie, to nie jest głupota i zdrada, tylko to jest krótka perspektywa. Czteroletnia. Perspektywa kadencji. Politycy nie myślą dłużej, europejscy, a i amerykańscy coraz częściej też, jak tylko na horyzont 4 najbliższych lat. Potem niech się dzieje, co chce. Taka postawa Ludwika XIV, prawda? Po mnie choćby po to. Więc ta krótka perspektywa, pozbawienie się refleksji historiozoficznej, uwierzenie w koniec historii, to wszystko dziś odbija się na jakości polityki świata zachodniego i Europy w tym także. I myślę, że tu wielkiej rewolucji nie będzie. Dopóki ten system tak będzie funkcjonował technokratycznie, to będą rządzić technokraci. A technokraci są dobrzy do przekręcania śrubek, ale nie do budowania rakiet. Bo żeby zbudować rakietę, trzeba sobie wyznaczyć szaleńczy cel podróży w kosmos. Czyli najpierw jest ideologia, potem narzędzia, a potem przychodzą technokraci i rozkładają na czynniki pierwsze zadanie i je realizują. Więc dzisiejsze elity wyglądają tak, że świetnie realizują zadania, tylko nie ma tych, którzy przychodzą i stawiają wyraźne zadania. Zadania stawia rzeczywistość, a rzeczywistość jest dziś i jutro. Żadnej dłuższej perspektywy. To jest bieda Europy dziś. Ale... Natomiast co do Stanisława Michalkiewicza, niezwykle go szanuję, niezwykle cenię jego niezależność na polskiej mapie publicystycznej, bo uważam go za wielkiego publicystę, człowieka o własnym, osobnym poglądzie na świat, co w Polsce jest zupełnie osobne i niespotykane, ponosi tego konsekwencje, bo bycie dziś człowiekiem myślącym w Polsce oznacza bycie człowiekiem biednym i bycie człowiekiem narażonym na ataki ze strony stad, różnych stad. Nie zgadzam się ze Stanisławem Michalkiewiczem w niewielu rzeczach, ale nie zgadzam się w diagnozie Izraela. Nie dlatego, że jestem prosemicki czy proizraelski, tylko moim zdaniem Izrael znalazł się w najgorszym położeniu od chwili swojego powstania. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone ponad głową Izraela zawarły pakt z Iranem, który nie wyrzekł się zniszczenia Izraela, celu zniszczenia Izraela, który deklaruje swój cel zniszczenia państwa żydowskiego, Izrael otoczony morzem 300 milionów Arabów, coraz bardziej zrewoltowanych, Izrael, który ma wilajat, czyli jednostkę administracyjną państwa islamskiego w strefie Gazy, Izrael, który ma radykalizujący się Hamas i w tej chwili intifadę nożową, która zeszła w cień przy tym, co się dzieje w Syrii, ale ma to wewnętrznie, jest w bardzo trudnej sytuacji. Więc Izraelem musieliby rządzić samobójcy, gdyby taką sytuację przygotowali. Taki jest mój pogląd i w tym różnię się od Stanisława Michalkiewicza. To ja mam jeszcze pytanie Judeo-Polonia, pojęcie
Stanisława Michalkiewicza, kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem.